Uwaga! Czynności przedstawione na filmie mogą wykonywać jedynie doświadczone osoby z dziedziny elektroniki, z uwagi na występowanie wysokich napięć. Mamy tutaj moduł do centrali sterującej bram, który prawdopodobnie przez przepięcie uległ spaleniu. Już raz wymieniałem spalone części, ale te moduły są takie delikatne, że problem się powtarza. Znalazłem na niemieckim forum instrukcję, jak wykonać trwalszą naprawę. Jestem pełen podziwu, że komuś chciało się rysować schemat tego modułu. Czarnym kolorem zaznaczono cewki, które należy na stałe wylutować. A tutaj mamy oznaczenie, gdzie zapodać dodatkowe zasilanie 24V i 8V. No to zaczynamy i pozbywamy się cewek. Zamówiłem zasilacz 24V, wybierając większą moc i licząc na to, że będzie się mniej nagrzewał. Dalej mamy przetwornicę obniżającą napięcie, czyli w moim przypadku na wejściu będzie 24V, a na wyjściu muszę ustawić 8V. Po podłączeniu zasilacza do prądu zgodnie z oznaczeniem na obudowie, trzeba się z nim obchodzić ostrożnie, więc najlepiej go nie dotykać. Wyjście zasilacza 24V przylutowałem na wejściu przetwornicy. Sprawdzam teraz napięcie wyjściowe na przetwornicy i jak widać jest za duże, ponad 13V. Kręcę teraz potencjometrem do momentu, aż napięcie nie osiągnie 8V. Mając już ustawione odpowiednie napięcia, przystępuję do wlutowania kabli z zasilaniem do płyty centrali. Do zasilacza podałem napięcie 230 V bezpośrednio z płyty, aby nie ciągnąć dodatkowych kabli z gniazdka. A wyżej wlutowałem kable z napięciem 24V z zasilacza i 8V z przetwornicy. Wlutowałem je do wyprowadzeń kondensatorów, bo tak mi było wygodniej. Zanim zrobicie to co na filmie, to sprawdźcie najpierw po drugiej stronie biegunowość kondensatoru, czy na pewno korzystacie z tego samego modelu centrali co ja. Po złożeniu wszystkiego sprawdzam pod termowizją, czy nic się nie nagrzewa. Przy próbie rozruchu bramy dostałem kilka błędów, m.in. 3.1 i 3.2. Według instrukcji to problem z wyłącznikami krańcowymi, cyfrowymi DES lub analogowymi NES. Po rozebraniu obudowy silnika okazało się, że w tym wypadku jest cyfrowy DES. Doszedłem do tego, że trzeba ustawić go od nowa i najszybciej mi było zrobić ustawienia fabryczne w centrali. Trzymam kilka sekund przycisk kodowania, kręcę potencjometrem do numeru 9.5 i akceptuję naciskając raz potencjometr. Teraz naciskam raz przycisk strzałki do góry i zatwierdzam, trzymając kilka sekund przycisk stop. Programuję teraz wyłączniki krańcowe. Tego nie można zrobić na raty i sobie klikać, dociągać. Trzeba jednym ruchem ustawić cały bieg bramy. Trzymam strzałkę do góry, aż brama dojedzie do miejsca, gdzie chcę ją zatrzymać. I zatwierdzam, trzymając kilka sekund stop. Potem tak samo w dół. I ponownie stop.
To by było na tyle. Potem można ustawiać zabezpieczenie listwy w bramie.